Dzisiejsza moja usługa to będzie usługa na temat wierności w służbie. Ale powiem wam też z mojego prywatnego życia coś, że tak jak wy cieszyliście się jako rodzinami, to było cudowne, że te wasze dzieci czy wasi znajomi idą do chrztu. Tak samo ja się cieszyłem w lutym, kiedy mój tata poszedł do chrztu. To jest rzadko się tak zdarza, że syn jest na chrzcie ojca. Zazwyczaj ojciec na chrzcie syna. Ale wydarzyło się coś niesamowitego. Pochodzę z katolickiej rodziny i kiedy miałem 2 latka, moja mama się nawróciła. Ten z pokolenia w pokolenie katolicyzm przerwała moja mama. Patrzyła na ludzi w kościele katolickim i ci ludzie, którzy prowadzili ten kościół, oni ją zawiedli. Ale to nic dziwnego. Kiedy patrzysz na ludzi, to się zawiedziesz. Ale ktoś jej w pracy opowiedział o Bogu i się nawróciła. A więc jeśli ty masz w pracy ludzi niewierzących, to masz wielki przywilej. Niektórzy mówią, że są w szkole albo w pracy jedynymi wierzącymi. O, ja jestem tylko sam, jestem jeden. Podoba mi się to, co mówi Czesław. Ty jesteś pierwszy. Ty jesteś pierwszy. Ale przywilej. Ty jesteś pierwszy. I kiedy koleżanki mojej mamie w pracy świadczyli, to moja mama zainteresowała się tym, co oni mówią. Bo te koleżanki żyły z Bogiem. I to był dla niej taki, to było takie pociągające, to był taki magnes, że ona chciała się coś więcej dowiedzieć. To było takie niespotykane. W kościele katolickim tego nie widziała, nie czuła, nie przeżywała. I kiedy była wśród tych koleżanek, to inaczej się czuła, inne miała wrażenia i poszła do zboru, no i później się nawróciła. Ale mój tata też chodził do zboru, ale się nie nawrócił. Ja miałem 7 lat, 10, 15, 20. Mój tata się nie nawrócił. On chodził do zboru, woził nas, moją siostrę, na obozy chrześcijańskie, ale Ewangelia, to jest taka fajna Ewangelia. I z tą Ewangelią dobrze. Ona mnie nie bije, nie boli. Czasem poczytam wiersze jakieś z Biblii, może posłucham kazania, ale tak mi życie przejdzie. Aż pewnego dnia w czasie COVID-u, kiedy moja mama trafiła do szpitala, miała problemy z oddechem, mój tata został sam w domu. I kiedy sam jesteś, to czasem łapią cię takie myśli. Co teraz będzie? Co teraz będzie? Jesteś sam. Co się teraz stanie? Co z twoją przyszłością? Co będzie jutro? I wiecie, człowiek, który nie powierzył życia Panu Bogu, nie powierzył swojego życia, swojej przyszłości, zaczyna się bać. I kiedy mój tata się zaczął bać, zaczął dzwonić do Czesława, do mnie zaczął dzwonić i mówiliśmy jedno, to samo. Jedyny ratunek twój to jest w Jezusie. Musisz zaufać Panu Bogu. Tak jak ten Piotr, który tonął, mówi: Jezu, ratuj! Tak samo ty musisz właśnie zawołać, tak jak ten Piotr. I po paru dniach takich niepewności, strachu, lęku, i też zachęcaliśmy, żeby czytał Biblię, czytał Ewangelię Jana, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rozdział, i w końcu postanowił podjąć decyzję życia. Po prostu się nawrócił. I jakiś czas później wziął chrzest. Byliśmy na tym chrzcie wszyscy. Byliśmy wielce radośni. Pan Bóg używa różnych ludzi, różnych sposobów. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Boże Słowo pod kątem wierności w służbie. 7 osób zostało ochrzczonych u was niedawno i mam nadzieję, że dla was, szczególnie dla tych 7 osób, będzie to słowo zachęty. Jesteś pierwszy. Masz wielki przywilej. Wierszem, który nas prowadzi w ten temat, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Proszę, otwórzmy ten wiersz, ten rozdział. Ewangelia Mateusza 25 i wiersz 21. I my tutaj będziemy mówić o słudze, o Bogu, o Panu i o skali. Mamy małą skalę, dużą skalę. Słuchajcie, tak mówi Biblia. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny.
wiele Ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Ja wierzę, ufam, że w wielu przypadkach, w wielu osobach, tak jak tutaj jesteście, zaczynaliście od małego i teraz prowadzicie duże rzeczy, duże projekty, duże służby. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na wyjątkową osobę, która jest przedstawiona w Nowym Testamencie, która była wierna w służbie do samego końca. Od samego początku powołania do samego końca. I to mi się podobało, że zaczęliśmy dzisiejsze zgromadzenie wyjątkową pieśnią "Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym". Nie mamy jednego kapłana, nie mamy kilku kapłanów, ale Ty i ja jesteśmy tutaj kapłanami na ziemi. To jest wielki przywilej i odpowiedzialność. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na Szczepana. Szczepan, wyjątkowa osoba, która jak słyszę Szczepan, to mi się od razu taki w internecie jest to nazywają tagi, tak? Tak? Wierność służbie mi skakuje. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 6. I przeczytamy kilka wierszy. Zachęcam Was do przeczytania całego tego rozdziału 6 i 7. My tylko wyrywkowo będziemy, ze względu na czas, wyrywkowo będziemy kilka wierszy poruszać. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali ten rozdział 6 od wiersza 1 do 7. Patrząc na dynamikę tego wydarzenia, a także, żebyśmy pamiętali, że to jest wczesny Kościół. Dzisiaj mamy tutaj służbę uwielbienia, tutaj mamy służbę kaznodziejską, służbę taką, mamy kilka służb, szkółki. Wczesny Kościół tego nie miał. On musiał to zauważyć, uformować to. Apostoł Paweł później już to opisuje, to ma być, porządek tam ma być tak i tak i tak, ale jesteśmy w wczesnym Kościele, gdzie spotykają się na studiowanie Bożego Słowa i widzą, że to może tak ta forma, którą teraz mamy, to może by jakoś to zmienić. Ale zobaczmy, jak to pisze w Biblii. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy modlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Tak więc jesteśmy na samym początku Kościoła. Kościół się jakby formuje. Nie ma takich struktur czy takich konkretnych służb. I powstaje pewna luka. Pewne kobiety są zaniedbywane. To nie jest niedobrze, kiedy ktoś wśród naszej społeczności czuł tak by się, że jest zaniedbywany i jest to takie regularne. Czasami, i to jest piękne w tym fragmencie, że kiedy widzimy taki jakby, nie wiem, problem, jakieś zaniedbanie, to od razu widzimy reakcję. Nie ma takiego spychadła, wiecie, tam jest taka tendencja, a to tamtym się później zajmiemy, a to teraz to jest ważne tutaj, a to może za tydzień, może za miesiąc. To nie jest dobrze. Ale widzimy tutaj, że prowadzący stają na wysokości zadania. I w wierszu 2, nie wiem, czy to można nazwać jakąś strukturą, taką strategią, ale czytamy o porządku. Było oficjalne spotkanie. Kiedy pojawił się problem, było oficjalne spotkanie. I na to spotkanie zwołano ilu? Nie 12. Wszystkich. Wszystkich. Ten problem dotyczy nas wszystkich. To nie jest problem tamtych.
Jak są wdowy, to może tam ktoś, niech sobie znajdą kogoś z rodziny, niech ich koło nich robi, koło nich się nimi zajmuje. Zwano wszystkich. Jeżeli jest jakaś osoba wśród nas, która ma problem, to problem dotyczy nas wszystkich. Nie możemy zamykać oczu. Zwołano wszystkich. Nie byli jacyś wybrańcy. Po pierwsze, przedstawiono problem. Po drugie, wszyscy zostali poinformowani. Po trzecie, to mi się podoba. Wszyscy zostali zaangażowani w rozwiązanie problemu. Tu pisze, szukajcie. Wszyscy szukajcie, rozglądajcie się. Nie tylko dwóch, trzech. O, jak to zrobimy jednego, to tam może sobie wybierze kolegę, może znajomego, może kogoś z rodziny. Ale mi się to podoba w ruchu braterskim, że to nie ma, że tylko jeden. Ale zespołowo. I wiecie co? I te trzy rzeczy, które były na początku zrobione, one były zrobione szczerze. I one doprowadziły do szczęśliwego rozwiązania. Szukali siedmiu. Ile znaleźli? Siedmiu. Czy to nie cudowne? Pan Bóg to pobłogosławił. Pan Bóg pobłogosławił to. I na koniec znalezionych siedmiu, o tych siedmiu zaczęli się modlić. Bo wiecie, wytypować kogoś do służby, to nie jest tak trudno. No, to jakoś się da. Ale wiecie co? To jest tylko dopiero początek. My musimy się o nich modlić. Na początku. Później, na końcu. Potrzebujemy modlitwy. Dlatego my piszemy te listy modlitewne, wysyłamy czasem SMS-y po to, żeby Kościół, żeby zbór, żeby nasi znajomi, przyjaciele, bracia i siostry toczyli bój o pewne rzeczy, które są bardzo trudne. Kiedy się pomodlili, wydelegowali ich do służby. To było coś cudownego. I wśród nich był właśnie Szczepan. I dzisiaj, kiedy będę mówił o wierności w służbie, to chciałbym posłużyć się przykładem Szczepana. On był tak wyjątkową osobą, że dobrze jest od czasu do czasu rzucić na niego kilka swoich myśli, uwag, zainteresowania. Pełnił on wyjątkową służbę. Służbę wierności. To jest służba, która nie jest jakaś tak cykliczna, ona się nie zmienia. A dzisiaj to będę tutaj posłużył, a za pół roku to sobie tam przeskoczę, a za kolejne pół roku sobie tam przeskoczę. On się podjął tej służby przed Bogiem odpowiedzialnie. Dzisiaj wyłonimy cztery cechy. Cztery cechy, które zobaczymy w tej osobie godne do naśladowania. Pierwsza to jest jego wierność. Wierność oznacza przede wszystkim, że trzymamy się zadania, które zostało nam powierzone, które tak naprawdę nam polecił Pan Bóg. I nie rezygnujemy z tego zadania, mimo tego, że okoliczności mogą być niesprzyjające, mogą być trudne, mogą być różne. I Bóg wynagradza nas i docenia nie za nasze zdolności, ale właśnie za wierność. Ten wiersz z Mateusza, pamiętacie? Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś mi wierny w czym? W małym. Pan Bóg daje nam na początku coś małego. Czy my jesteśmy w stanie być wiernym w tym małym? Mam dwie córki. Co jakiś czas daję im pieniążki. Daję im małe kwoty, obserwując, czy one dobrze wydają. Jeśli dałbym dużą kwotę, mogłyby źle wydać. Mogłyby może zgubić. Może ktoś im mógłby ukraść. Kiedy widzę, że ta mała kwota jest źle wydawana, to rozmawiam z nimi. Słuchaj, a może tą kwotę inaczej można by przekazać? Bo inaczej można by zużyć? Kupiłeś to, a to jest takie... I wtedy jest rozmowa. I wtedy, kiedy widzę, że dziecko umie rozporządzać 2 złotymi 5, mogę dać później jej 10. Obserwuję ją. Nasza służba może mieć cienie i blaski, ale to, co Bóg docenia, to jest właśnie ta wierność. Szczepan był doskonałym przykładem właśnie tej służby. Tak samo jak apostoł Paweł. Szczepan miał troszczyć się o potrzeby greckich wdów. Pierwsza służba, może byśmy powiedzieli, o, taka mało znacząca, coś tam jakiejś kobiecie, coś podać, coś kawę przynieść, coś, może coś nogi umyć.
taka nieekscytująca, prawda? Co robisz w służbie? No, przy wdowach robię. No, przy wdowach. No, nie wiem, czemu się śmiejecie. Jednakże on przyjął odpowiedzialność. Jeśli zbór widzi mnie w tym, to ja chcę to robić. Ja to nie będę robił dla was, dla zboru, dla wdów, ale będę robił dla Pana. Kiedy służymy, patrzmy zawsze na Pana. I to zobaczymy w Szczepanie za chwilę. On robi to wiernie i rzetelnie. W późniejszym czasie otrzymał większą odpowiedzialność. Ale ważne było to, aby on dorósł do kolejnej służby. Do kolejnych rozmiarów służby. Wierny był w małym, powierzono mu więcej. I ta zasada, drodzy, przewija się przez całą Biblię. Widzimy wiele osób, które było wiernymi Panu Bogu i zaczynali od tak naprawdę od małych rzeczy. Pamiętamy Abrahama? Pan Bóg powiedział, wyjdź z tego miejsca, gdzie jesteś. No to może takie nawet proste, nie? Ale on tam miał biznesy, on tam miał znajomych, on miał wszystko poukładane. A Bóg mówi, wyjdź z tego miejsca, bo ja mam coś dla ciebie lepszego. I co zrobił? Co zrobił Abraham? Otworzył kufry i zaczął się pakować. Sara, pakujemy się. Gdzie? Nie wiem. No co ty, żartujesz? Nie. Pan Bóg nigdy nie żartuje. On ma dla nas miejsce. Wspaniałe miejsce, do którego nas prowadzi. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Kiedybyśmy patrzyli na Stary Testament, byśmy chcieli zobaczyć jakiegoś wiernego sługę, takiego może odpowiednika Szczepana, to może by był to Józef. Pamiętasz historię Józefa? Jego przykład wierności? Ja myślę, że Józef miał przynajmniej 3 albo 4 momenty, w których mógł naprawdę powiedzieć, nie, ja się poddaję. No, Panie Boże, jeśli to jest Twój plan, to ja za niego dzisiaj podziękuję. Tak nie było. Józef był gotów pogodzić się z sytuacją niewolnika, wcześniej odrzucania przez braci. Bardzo to go bolało. Później niewolnik, a później jeszcze gorzej. Oskarżony o coś, czego nie zrobił i stał się więźniem. Kiedy był niewolnikiem, kiedy leżał na dnie studni, kiedy był więźniem i patrzył na świat przez małe okienko za tymi kratami, mógł zapytać, Panie Boże, ja jestem Ci wierny, a Ty co? Co się tu dzieje? O co tu chodzi? Ale on był wierny. Co się dzieje? Wychodzi z więzienia i staje się drugą osobą w Egipcie, po faraonie. Zostaje premierem całego wielkiego mocarstwa, wielkiego Egiptu. Bóg jego wynagradza, jego wierność. Możemy sobie zadać pytanie, czy my umielibyśmy służyć Bogu, gdybyśmy zajmowali takie słabe stanowiska? Czy umielibyśmy potwierdzić naszą wierność w tym małym? Przypomina mi się pewien misjonarz, drodzy, który wyjechał na Wyspy Owcze. Ten misjonarz miał na imię William Sloan. Wyjechał na Wyspy Owcze z przeświadczeniem, że Bóg go powołuje do służby niesienia Ewangelii właśnie w tym kraju. I wiecie co? Wyszedł na ulicę i głosił słowo. Przez pierwszy tydzień, drugi tydzień, miesiąc i rok. Wiecie, ile osób się nawróciło? 0. Ale on mówi, no ale ja tu jestem, żeby służyć Bogu, żeby siać Ewangelię. Robił to przez drugi rok, przez trzeci, przez czwarty, przez piąty. Z ludźmi mógł rozmawiać na różne tematy, ale kiedy zaczynał o Bogu, to wszystko się cięło, stawiał się mur. 6. rok, 7. rok, 8. rok ewangelizowania i nic. Wyobrażasz sobie? 8 lat chodzisz do pracy. I ani razu wypłaty nie dostałeś. On służy 8 lat Bogu i ani jedna osoba się nie nawróciła. To jest wierność, prawda? To jest wierność. Jest dla mnie wielkim przykładem. I tak 9. rok i 10. I po 10 latach robi sobie takie może raport
10 lat siania Ewangelii. Ile osób się nawróciło? Zero. Powiem wam, gdybym ja 10 lat ewangelizował ludzi i nikt by się nie nawrócił, to pewnie bym już to zostawił. Może ja źle odczytałem Boże powołanie. Może coś ze mną jest nie tak. Boże, co mam robić? Ale William, wiecie co zrobił? Wyszedł siać. I robił to 11 rok, 12 rok, aż w końcu w 13 roku jego siania nawróciła się pierwsza osoba. Po 13 latach. To jest wierność. 13 lat. Dzisiaj na Wyspach Owczych jest 30 zborów, prawie tyle co w Polsce. 30 zborów braterskich. Zaczęło się od pierwszego, który pojechał. Zaczęło się od pierwszego, który zgiął kolana i powiedział: to co William mówi, to jest prawda. To jest prawda. I się nawrócił. Później druga osoba, trzecia, czwarta. Dzisiaj jest 30 zborów. Wierność Williama okazała się pobłogosławiona przez Boga. Wierność Szczepana miała swoje piękne owoce. Kolejna cecha. Druga cecha, jaką Szczepan się jako miał, to jest jego napełnienie. Wiecie, możemy różnymi rzeczami się napełniać. Możemy żyć różnymi rzeczami, pomysłami na treningi, pomysłami na nasze zdrowie, pomysłami na nasze rodziny, ale jeżeli to nie jest Boga, to wszystko prędzej czy później rypnie, padnie o ziemię i się roztrzaska. Szczepan był wybrany, był błogosławiony. Wiecie dlaczego? Bo był pełen Ducha Świętego. Rozdział 6, wiersz 3, a wiersz 5 jest opisany jako ten, który był pełen wiary i Ducha Świętego. Wiersz 8 opisany jest jako ten, który był pełen wiary i mocy. Wiersz 55 z rozdziału 7 powtórnie jest opisane, że był pełen Ducha Świętego. Jeśli jest jakaś osoba w Biblii i jest napisane, że był pełen Ducha Świętego, to znaczy, że był. Ale wiecie co? Kiedy charakteryzowali Szczepana, pisywali Szczepana, to pisali aż 4 razy, że on był pełen Ducha Świętego. Jak ten Duch Święty mógł rządzić jego życiem, że inni to widzieli od razu? Że nie napisali tylko raz, ale ewangelista Łukasz, tak? Napisał to aż 4 razy, że Szczepan był pełen Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, to jest dla nas wielki przykład i zachęta, żeby być pełen Ducha Świętego. Ale może byśmy powiedzieli, ale co to oznacza być pełnym Ducha Świętego? Co to oznacza dla Niego? Oznaczało dla Niego i dla nas być pełnym Ducha Świętego. Efezjan 5,18 mówi, mamy być pełni Ducha Świętego, nie gasić Ducha. Ale jest wiele kwestii, jest wiele nieporozumienia w tej kwestii. Co to znaczy być pełnym Ducha Świętego? Niektórzy mówią, że pełnia Ducha Świętego to jest jak się nawrócisz. O, to wtedy to było. Pamiętasz kiedy to było? Rok temu? To wtedy to była ta pełnia, a teraz to. Albo niektórzy mówią, no pełnia to jest wtedy, kiedy mówisz językami. Ty już lewitujesz, już prawie nad ziemią się unosisz. Jesteś już gdzieś jesteś, nie wiem gdzie, ale gdzieś jesteś. Językami mówisz, to jest pełnia Ducha Świętego. I obie te kwestie, obie te rzeczy są nieprawidłowe. Istnieje bardzo proste wyjaśnienie tego. Co to znaczy być napełnionym Duchem Świętym? Oznacza to po prostu poddanie się pod Jego władzę. Poddanie się pod Jego kontrolę. W liście do Efezjan 5,18 znajdujemy wyjątkowe zalecenie, że nie mamy być napełnieni winem, co znaczy nie mamy być pijani. To nie alkohol ma nami sterować. Naszym językiem, naszymi ruchami. Dobrze wiemy, jak wygląda człowiek napełniony alkoholem, ale wręcz przeciwnie, mamy być napełnieni i prowadzeni przez Ducha Świętego.
Oczywiście możemy tutaj powiedzieć, że to niekoniecznie chodzi o wino, alkohol. Możemy być napełnieni całkiem innymi rzeczami, które oferuje świat. I mogą to być nawet dobre rzeczy. Nawet taki zdrowy styl życia, zdrowy tryb życia. To jest ważne, żebyśmy dbali o zdrowie. Ale jeżeli to jest naszym punktem, wokół którego się toczy nasz cały dzień, zdrowa dieta, zdrowe jedzenie, konkretny posiłek od tej, tutaj trening i tak dalej, co miesiąc badania, jeżeli wokół tego kręci nasze życie, to słabo. Niech nasze życie prowadzi Duch Święty. Bądźmy pełni Ducha Świętego, tak jak to Szczepan, tak jak to zachęca nas Biblia. Kolosan 3,16 mówi, że mamy być, że w nas ma obfitować Boże Słowo, co jest powiązane właśnie z Duchem Świętym. Wypełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym wydarzeniem. Jest to ciągłe życie w posłuszeństwie Świętemu Bogu. I kiedy patrzymy na Szczepana, to widzimy wielkie posłuszeństwo, wielką wierność właśnie Duchowi Świętemu. Efezjan 5,18. Bądźcie stali napełnieni Duchem Świętym. Szczepan żył pod panowaniem Ducha Świętego. Był po prostu pełen mocy Ducha Świętego. Napełnienie Duchem Świętym zawsze przynosi owoce. Znamy ten wiersz, gdzie owocem Ducha zaś jest pokój, radość, miłość, cierpliwość, przemyśliwość. Znamy to dobrze. Czy pielęgnujemy te owoce? Wiecie, ja się troszeczkę zajmuję ogrodem i kiedy wchodzę do ogrodu, to widzę, czy ogród jest zadbany, czy niezadbany. Wiem, co można było przyciąć, co tam można by... To widzę, lubię to robić. Nie mam za dużo drzewek owocowych, ale wiem, że trzeba o nie dbać. Bo kiedy dbamy o drzewko owocowe, to później te owoce będą piękne i smaczne. Będą przynosić radość. Mamy tak wiele owoców Ducha Świętego. Czy dbamy o nie? Pomyśl dzisiaj. Może kiedy pójdziesz do domu, przypomnij sobie te wszystkie owoce. A może któryś z tych owoców jest taki malutki, zaniedbany. Może się schował za listkiem, może się schował za jakimś grzechem i potrzebuje światła. Potrzebuje zadbania, pielęgnacji. Czy wszystkie owoce Ducha Świętego we mnie są wypielęgnowane? Kolejna, trzecia cecha u Szczepana to jest wyjątkowa jego znajomość Biblii. W służbie, kiedy chcemy służyć Panu Bogu wiernie, rzetelnie, uczciwie, głęboko, mocno, to Biblia jest nieodłącznym paliwem. Żadne auto normalne, takie spalinowe, kiedy nie nalejesz tam benzyny, nie pojedzie. A elektryczne, kiedy nie naładujesz energii. Tam jest jakiś powerbank większy. Twoja służba bez słowa, moja służba bez Słowa Bożego będzie mierna. Będzie słaba. Nie będzie przynosiła wielkich owoców. Dzieje apostolskie 6,7. Przeczytajmy ten wiersz. To jest wczesny Kościół. Pięknie się rodzi. A Słowo Boże rosło. Patrzcie, jak to piękne, piękne słowo. A Słowo Boże rosło. I poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. To był skutek. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Boże Słowo było w prowadzących. Było głoszone. Było słychać. Wspaniały Boży plan. Najpierw musi Boże Słowo rosnąć. I wtedy mamy skutek. Poczet uczniów się pomnaża. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. To jest niesamowite. A nawet kapłani się nawracali. Wow, do ich uszu docierała dobra nowina. Prawdziwa nowina. I tu jest, wiecie co, dla nas lekcja. U podstaw każdej ewangelizacji, bo widzimy różne ewangelizacje w naszym ewangelicznym kościele, w ewangelicznej wspólnocie. U każdej z podstaw ewangelizacji, programu, misji, służby ma być Boże Słowo. Jeśli jest jakaś muzyka,
jakieś dymy, jakieś tańce i inne rzeczy to mogą być. A nie Boże Słowo. To taka ewangelizacja jest marna. Boże Słowo pokazuje, u podstaw tej służby było Boże Słowo. I to jest niesamowite. I ono przynosiło wielkie owoce. Bóg prawdziwie błogosławił. A jednym z tych mężczyzn, których Bóg używał kolejny raz, był właśnie Szczepan. Szczepan, głosząc Słowo Boże, oczywiście spotkał się z krytyką i sprzeciwem przywódców żydowskich. Wiersz 6:10 potwierdza, że słuchający, kiedy Szczepan głosił słowo, to nie mogli sprostać. Nie mogli sprostać jego mądrości. Jego wiedzy na temat Pana Boga. A przecież oni, ci przywódcy żydowscy, oni uchodzili za tych znawców, za tych speców. A jednak co? Taki prosty sługa Szczepan wiedział o wiele więcej. I wiecie co? To wywołał skutek. Postawili go przed radą i oskarżyli go o bluźnierstwo. 6:14. Nie mogli tego znieść. Co on wygaduje? Wtedy Szczepan przemówił do nich słowami z rozdziału 7. To jest piękna przemowa. Nie będziemy jej czytać. Proszę, przeczytajmy ją w domu, żeby ona nas zachęciła. Ale tutaj Szczepan, tak jak mówię na początku, on był napełniony Bożym Słowem. On miał bardzo dobrą znajomość Bożego Słowa. On wykazał się ogromną znajomością Starego Testamentu. Cztery rzeczy, jakie zawarł Szczepan w mowie do tych ludzi, to będzie wyłożył im krok po kroku fakty i prawdy od Abrahama do Salomona. Ogromna przestrzeń czasowa, wiele prawd, wiele historii, wiele świadectw. On to wszystko znał. Kolejna rzecz. Szczepan był tak naładowany Bożym Słowem, że w swojej przemowie zawarł wiele kluczowych doktryn biblijnych. Doktryn o Bogu. Kiedy mówisz doktryny o Bogu, wiele ludzi może czuć się atakowanych. No wyobraź sobie, że mówisz o świętości Boga. Jak Bóg jest święty. Jak Bóg jest czysty. A inni to słyszą i co robią? I myślą o swoim grzechu. Jeśli On jest święty, to co ze mną? I im więcej mówisz o świętości Boga, tym bardziej ludzie widzą swój grzech. Nie chcą go porzucić. Boją się. Stroszą się. Kolejna rzecz, jaką w tej mowie zawarł Szczepan, to jest zawarł również nauczanie o Jezusie. O swoim Panu. O swoim Zbawicielu. Czy ty dzisiaj mówisz, dzielisz się z innymi tym Jezusem? Tym Jezusem, który cię zbawił. Który cię kocha. Który cię prowadzi. Który zaprasza cię do służby. Wiecie, ci, którzy słuchali tego, ta cała rada, ta przywódcy żydowscy, kiedy to słyszeli, to im gula rosła. O Jezusie ty gadasz? Przecież myśmy go ukrzyżowali. Przecież już my zrobiliśmy projekt na niego. Ten projekt to był krzyż. I on umarł na tym krzyżu. I myśmy widzieli, że rozerwali mu bok. I myśmy widzieli, jak ten kamień zataczali. Tam było to ciało. A on znów mówi o Jezusie. Przecież ten Jezus jest w grobie. No jak to? Kolejny jakiś fanatyk? Ale on mówił tak. Szczepan mówił tak o Jezusie. Jak on by żył. Że on żyje. Że on cały czas żyje. I tym przywódcom żydowskim gula rosła. A wiecie co na samym końcu? 7:51.
tej przemowie, ostatniej przemowie, w ostatnich minutach Szczepan zawarł nawet nauczanie o Duchu Świętym. Niesamowite. Niesamowity obraz, jaki piękny tym żydowskim przywódcom Szczepan nakreślił. A oni potrafili co zrobić? Wziąć tylko kamień i chcieli go ukamienować. Wielka znajomość Biblii. Wiecie, nie osiąga się poprzez otwieranie Biblii 10 minut. Tutaj dzisiaj dobra, zaliczone. Ja nie widzę Szczepana, żeby otworzył Biblię, te księgi, nie było wtedy Biblii, ale księgi. I tak 15 minut, tak przy kawie coś tam, on poświęcał swój czas. Z 24 godzin poświęcał jakiś czas na karmienie się tym, na ładowanie się tym. A co z nami? Czy my jesteśmy obeznani z Bożym Słowem tak, jak chcielibyśmy, aby to było? A jeśli nie, to może coś trzeba zmienić. Może coś zmieńmy. Kolejna, ostatnia prawda, kiedy mówimy o Szczepanie, to jest, ja nie chciałbym o tym mówić, ale muszę, bo to jest w Biblii. To jest jego odejście. To jest jego śmierć. Szczepan został pierwszym męczennikiem dla Chrystusa. Nie było to łatwe. Był młodym mężczyzną. Mógł jeszcze wiele rzeczy zrobić, ale Szczepan nie tylko wiedział, jak żyć, nie tylko wiedział, jak służyć, ale też wiedział, jak cierpieć i jak umierać. Możemy nauczyć się od niego wyjątkowego podejścia do cierpienia, bo w służbie będzie też cierpienie. Będą też trudne sytuacje i chwile. One pojawią się w służbie, pojawią się w życiu. Kiedy patrzymy na jego odejście, to możemy zauważyć cztery takie małe podpunkciki, o których chciałbym szybko powiedzieć. Jego blask. 6:15. Jego blask. Wow. Od Szczepana bił jakiś blask. Ci, którzy patrzyli na niego, ujrzeli jakby anielskie oblicze. To było coś niesamowitego. Z pewnością było to odbicie naszego Pana Jezusa. On był tak blisko Niego. Szczepan stawał się coraz bardziej podobny do Jezusa. Tego sobie i Wam życzę. Kolejna rzecz to jest jego wizja. 7:56. To, co widział Szczepan. Bóg otworzył przed nim niebiosa. I Szczepan ujrzał Bożą chwałę. A potem zobaczył Pana Jezusa. I wiecie co? Kiedy widział Pana Jezusa, to on nie siedział po prawicy Bożej. Ale on wstał. Wstał i witał wiernego sługę. Szczepan! Witaj w domu. I kiedy widzę ten obraz, to mi się chce płakać. Bo wiecie, Pan Jezus wyciąga do niego ręce. A te ręce mają gwoździe. Szczepan, zobacz, to dla Ciebie. To dla Ciebie. Abyś mógł być razem ze mną. To pokazuje nam, że w czasie wielu doświadczeń, jakie mamy, i cierpień, nasz Zbawiciel jest przy nas. On nas nigdy nie zostawi. Przygotowuje nas, przeprowadza nas to przez to wszystko. Gdy stajemy w obliczu trudnej sytuacji, czy to życiowej, czy w służbie, czy w zborze, pamiętaj, że On jest z Tobą.
Mateusza 28:20. I pamiętaj, że On ma moc. My tego nie mamy, ale On ma moc, aby pomóc nam przejść przez góry i doliny, przez doliny cienia śmierci. Mateusza 28:18. Kolejna rzecz, jaką widzimy w odejściu Szczepana, wyjątkowa, to jest jego cierpienie. On cierpiał. Ludzie zgrzytali zębami, uderzali go pięściami, lała się krew, kopali go, rzucali kamieniami. Wiersz 57-58. Czy Szczepan się bronił? Pamiętacie Pana Jezusa, kiedy szedł jako ten niewinny baranek? Wiele osób wokół płakało. Niektórzy się śmiali, podziwiali, niektórzy krzyczeli różne rzeczy. A ten baranek szedł w milczeniu na krzyż. Kolejna rzecz, jaką widzimy w Szczepanie, to są jego słowa. Powiedział, że widzi Bożą chwałę, że widzi Pana Jezusa. Gdy go kamienowali, polecił Panu Jezusowi swojego ducha, aby go przyjął. Uczynił to w cichości i spokoju i z całą ufnością. Ale zrobił coś też donośnym głosem. Zawołał do Boga: Boże, nie policz im tego grzechu. Wybacz im ten grzech. Jest to niesamowite, że w chwili bólu Szczepan modli się o swoich oprawców. Co nam to przypomina? Pana Jezusa. Kiedy lała się krew z jego skroni, z jego nóg, z jego dłoni, on woła do Ojca: Boże, nie policz im tego grzechu. Jak bardzo Szczepan odzwierciedlał postawę Pana Jezusa. Podobnie jak jego mistrz cierpiał z rąk kogo? Z rąk przywódców religijnych. Tyle oni mogli zrobić dla ciebie i dla mnie. Prawie wcale. A Szczepan prosi o przebaczenie dla tych ludzi. Obyśmy i my z Bożą pomocą umieli także wybaczać ludziom, którzy nas zranili. I na samo zakończenie. Może byśmy mogli zadać pytanie. Dlaczego ta niepotrzebna śmierć? Czy może Pan Bóg umiałby jakoś to zrobić tak, żeby ten Szczepan nie umierał, nie ginął? No bezsensowna śmierć. Wiecie co? Jeśli Bóg dopuszcza do tego, to znaczy, że tak chce. Że odbierze sobie z tego chwałę. Moglibyśmy powiedzieć, taka śmierć bezowocna. Może nie do końca. Bo był ktoś, kto patrzył na tą sytuację. Paweł, apostoł Paweł widział, jak człowiek może umierać za jakiegoś Pana Jezusa. Z powodu wiary w Niego. Przecież mógł Szczepan zaprzeczyć. Sprawa by była rozwiązana. Ale później, jakiś czas później, to było mocne świadectwo dla apostoła Pawła. Chociaż my tego nie rozumiemy. Ale Pan Bóg to wspaniale zaplanował. I chciałbym, abyśmy zakończyli nasze czytanie Bożego Słowa Ewangelią Jana, rozdział 13. Proszę, otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 13. I wiersz 7. Mam nadzieję, że historia Szczepana, przykład Szczepana was zachęcił dzisiaj, ale są pewne rzeczy, które w służbie wykonujemy, nie rozumiemy. Nie rozumiemy naszego dzisiaj, nie rozumiemy, nie będziemy rozumieć naszej przyszłości może, ale możemy zaufać Panu Bogu, że On to wszystko wspaniale pielęgnuje i prowadzi. Wiersz 7. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię,
Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Amen.